To jest najlepszy urok Bałtyku. Ta w cholerę zimna woda. Ostatnie spojrzenie. Mirek, musisz zejść. Odpoczniemy od siebie chwilę. Hej, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jedziemy nad morze, Paula chora, o tym później. Laurka już siedzi, Laurka już... O, Dyduś spadł, jeszcze zdążymy podnieść, a nie możesz rzucać. A ja wyglądam, jakbym się nie wyspała. Jest 6:13, o Boże, mamy opóźnienie 13 minut. Powinniśmy już dawno jechać. Dobra, startujemy. Mamy kawkę w termokubku i powiem wam, że on jest taki niepozorny, wydaje się taki wielki, a tu normalnie wchodzi takie 200 z kawałkiem. Przejechałyśmy 140, zostało nam 202 km. Jesteśmy na Orlenie. Laurka zaraz wypije sobie mleczko i chciałam powiedzieć tak, słuchajcie, zostawiałam torbę, dokumenty, kartę do bankomatu. Tak, wiem, można zapłacić telefonem, a dokumentów teoretycznie nie muszę mieć przy sobie, jeżeli chodzi o samochód, nie? No także ogólnie zaczęło się fajnie. A wiesz, to jest jeszcze, Paula, najlepsze? Tam jest tak, kijek do aparatu, ten selfie stick do robienia zdjęć. Także ogólnie zaczęło się grubo. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tu leży moja rękawica do samoopalacza, bo ona nie wyschła, a trochę coś ją źle dopukała i leży na papierze i się suszy. A teraz, Paula, mogłabyś mi kupić kawę i hot dogka, a ja jej zrobię mleczko, co? Mhm. Kieruj kamerę tu. Chciałam powiedzieć, że... Pokaż, co jest moje, a co jest... To jest Pauli. A reszta twoja. A reszta jest moja, proszę, kamera na mnie. Chciałam powiedzieć, że z roku na rok... Nie wiem, czy jestem... Ja nie rozwydrzona, jak to powiedzieć? Bierzesz coraz więcej chaty. A pokazywałaś przód, że samochód jeszcze tam siedzi? Nagraj przód. I te samochodziki. Tak, tak. Piłka pobrana. Tutaj mamy profesjonalne schowanie na napoje. Po prostu jest jazz. Jakby ktoś chciał mleczko, to jest... Najważniejsza jest rękawica do samoopalacza. A, no co? Ja muszę stąd wyjść. A tu już miga coś i nie ma ekranu? Nie, bo to on się wygasza. Jak się wygasi, to trzeba nacisnąć palcem. Chodzi o to, że czekamy na tatę i na mamę i na hał-hał. Ale nie wiemy, czy jest sens. Zaraz zobaczymy, ile zleci, ile im zostanie. Może jeszcze zobaczymy, zdążymy się tutaj spotkać. Chcesz się napić? No masz. Oje, ale dobra kawka. Tutaj jest dziura jak coś, nie? Napij się. Ale dobra kawka. Ale kawa. No rano to trzeba kawę wypić, nie? Ale trochę się rozprostujemy, co? Czekaj. Bo nie uciekamy nigdzie, skalpel z Chodakowską robisz, tak? I lecimy dalej, nie? Buty. Masz buty? Tata. Ja też mam buty. No, mam dwa buty. Mamy buty. Tak, o, tata, hał, hał. Jedzie tata. Jedzie dziadzia, zobacz, tam dziadzia, chodź, daj rękę, szybko. Tu dziadzia jedzie, daj rękę. Tu dziadzia jedzie, chodź, tu. Dziadzia. No co mi powiesz? Cześć. No cześć. Zobacz, jak babcia ma specjalnie dla ciebie taką czapeczkę. No w ogóle co ty? Ty już, mama czuje nadmorski klimat. O matko. O, od razu ceny benzyny, ale miga. A tu widziałaś? 8,59. 9,8. Matko boska. Ale siedzicie? Nie no, fajnie, siedzisz z Paulą, halo. Jak tam? Daj buziaczkę. O ja. Co to? I co myślisz mi tłumaczyć? Co? Siedziałaś tu, tak? Paulinka, że jedzie z tobą, tak? Paulinka? Titi, zaraz pojedziemy, pipi, tak? Strony. Oja, ale kapka. A taka, tak? Ale kapka. Ale ona jest dobra, bo ona jest regulowana. Paula będzie miała zdjęcie na ścianie, płacz. Ale się nie uśmiechaj, bo ja nagrywam. Zaraz zrobię zdjęcie. Masz płakać? Możesz płakać. No co, masz się zachwycać? 8,59? To trzeba wyć? Tak, jak wilka. Śmieci wyrzucić, tak? 3 godziny, no. Ale idziemy. Chodź, idziemy. Gdzie mamy... Tu jest kosz. To jest jako papier, nie? Papier i plastik tutaj. Tu. Wyrzucisz? Tu trzeba wyrzucić, tu. Do kosza. Trzymaj. To tutaj. Tu. Brawo. I tu. A to jest... Tylko siczku.
To było do mnie, a nie żeby nie było. No co, trudno. Chora jesteś, nie? Będzie tak zdjęła. Albo te włosy. Gdybyś miała to w głowę. Nie dałabyś rady, ja mam masę. Uwaga, korzystając z okazji, chciałam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną informację. Dawid właśnie napisał na Messengerze, że dzisiaj Laura ma imieniny. A ona właśnie rzuciła piłkę. Takie imieniny, tak? Że... Takie imieniny, że po piłce. No, ale... Piciu? Nie, to nie, to nie to Piciu. Dojechaliśmy. Patrzcie, jakie warunki. Tu dziecko. Tu, ta w ogóle. Pipi! Pipi, Boże! Pipi tu jest! Ej, ogólnie akcja jest taka, że czekamy... O, akurat jedzie. Czekamy na rodziców, właśnie podjeżdżają i jedziemy już do domków. I chciałam powiedzieć, że jest 20 chyba 2 stopnie, ale jest taki zimny wiatr i się skiblowałyśmy w samochodzie. Zobaczymy, co będzie później. W ogóle prognoza jest, że będzie gorąco. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Nie musi być pieczara, bo to jak niekoniecznie. O Boże, co ona robi? Zobaczcie. Dziadzia podjechał, zobacz. Dziadzia jest. I babcia, i au, au. No, o, wyłączymy to. Tak. Chodź, Laurka, idziemy. Póki syfu nie ma. No. Kucheneczka. Paula, gdzie ty jesteś? A, łazie. Ne. A, tu jestem ja. Ale ślicznie zrobiłam. I Laurka. To jest nasze, my przywieźliśmy to. Musimy ubrać sobie pościele, pościele są. A to jest pomalowane, nie? Bo nie było malowane. Co, już to... idę, poczekaj. I tamten drugi pokój też. I tu mamy cały salon, stolik tu. I Paula walczy tu i tu są dwa łóżka i szafa z lustrem. Jakaś niespodzianka. Idę! I jedziemy. Mama, tata. No, jedziemy. Babcia. Tam siedzi. Idziemy na plażę. Dobra, już mama, nie cuduj. Idziemy na plażę, znaczy nie idziemy na plażę, bo idziemy z psem. Idziemy tu. 35? Tak. Idziemy tylko dojść, zobaczyć. Laurka poszła spać, co dziwne, nie? Od razu usnęła. W samochodzie spała. A ja jeszcze w Adidasach. Co się przejmuje? No? Ale ty masz klapki. Wystające są to. No widzę właśnie. A ja nie mam klapków. Znaczy mam klapków. Ale ja klapek? Mówię, co, ja nie mam, bo ja mam schowane. No chodź, idziemy. Paula została, no bo w razie czego jakby Laurka się obudziła. To dobrze. Komar, patrz. Ale kazała sobie zdjęcie zrobić, bo nie wiem, czy ona ma zamiar nie iść wcale, czy co. Ej, komar mnie gryzą. Co ty? Tu patrz, a tu nawigacja jeszcze działa. Boże, nie. I oczywiście trafiliśmy na pogodę. Także my jesteśmy tylko tu, no bo on nie może iść na plażę, nie? On dopiero wieczorem. Ale ludzi, zobacz tam! Matko boska! A ja patrz, widzisz pieska? No ale ja nie będę teraz chodzić, bo mi się nie chce gasić. Fala jest mocna. I ja wcześniej mówiłam, że jest zimno i cofam to. Jest strasznie gorąco. Ale znamy realia naszego polskiego Bałtyku, jaka zimna woda, gdzie ludzi się kąpie. Ja musiałam w kurtce wejść, Boże. No ty to byś weszła, ja wiem, nie. No ja jestem morcem. No ty tak, uważaj, właśnie. Tu obok naszych domków jest, to jest promyczek? Czy to nie jest promyczek? To jest promyczek. Promyczek to jest to. A to jest jeszcze inne. A to nie wiem, jak to się nazywa. Oni tu mają taki basen fajny, zobaczcie. Bo tu jest promyczek. Uważajcie. A my mamy tu. Może jakbym tu zapadł. Tam, gdzie te gofry. Chciałam powiedzieć, że taka bida, że wziąłam gofrownicę. A gofry zamknięte, nic nie będziemy sprzedawać zaraz. Nie no, jeżeli chodzi o ceny, to będziemy je przeżywać spokojnie. Będziemy mówili, co ile kosztuje, a nasze domki są... Jest to nasza... Jest. Domki letniskowe Dimena. Numer telefonu, tu jest furtka, a tam jest plaża. Idziemy. My się to nazywamy. My to. Aha. No tu jest taki piękny kącik. A tu cały plac zabaw, zjeżdżalnia. O kurcze, ty szalejesz? No, szaleję. O kurcze. A nie będziemy robili mniam mniam? Będziemy zjechać. A potem przyjdziemy, tak? Chodź, zrobimy szybko mniam mniam i wrócimy. Aha, tu są dla każdego frytki. To jest dywan, bobę. Aha, to są laurki, patrzcie. No, surówka to nie wiem, czy ona z marchewki. Aha, i frytki, i nuggetsy.
A tu są rybki, tak? Uh-huh. I tu jest rybka i frytki. To każdy ma taką porcję. Chodź, tu twoje, chodź, ja ci dam. Dobrze. Proszę. Tu jest rybka w sosie borowikowym z serem, nie? No. No ogólnie bądźmy szczerzy, o cenach porozmawiamy za chwilę, ale za te pieniądze to te rybki są małe, nie? Nie oszukujmy się, ale są bardzo pyszne. A ty masz bardziej przypieczone, widzisz? Na linii ognia nie stoi. Ja nie stoję, dobra, tak, nie bo tu trzeba chodzić, wiecie, po drodze dla pieszych, a nie dla rowerów. No niektórzy tak trochę też nie patrzą, ale niektórzy też bezczelnie wchodzą jako piesi, dobra, no nieważne. A i tak, babcia, drzemka. Paula, drzemka, bo Paula 38, także fajny wyjazd będzie miała. Ogólnie na dworze pieczara. Jedzenie bardzo dobre, tak jak zawsze, bo to jest ten kabaczek picobello, ale 49 zł porcja ryby z frytkami, czyli... Ale duża porcja. Czyli, no nie mów, że duża. Za te pieniądze na te dzisiejsze czasy jest trochę mniejsza, ale mogło być gorzej, ale jeszcze podobno. Ale w tamtym roku ile płaciliśmy? Ze 42, 38? No, to 38, to poszło więcej. No to z 10 zł. 8-10 zł poszło. A my idziemy do sklepu, bo wszyscy wymiękli. Laurka testuje nowy wózek. Na razie dobry, nie? Nie, elegancki. No, a czekaj, bo te podnóżek może je zrobimy, żeby to było wygodniej trochę, wiesz? Nie znam. O, tak może. O, i wtedy ona ma tu nóżki, o, proszę. Jak teraz był ustawiony. A zobacz, ja przyjechałam bez portfela, bez pieniędzy. Zjadłam. A to pierwszy dzień dopiero. I co jest najlepsze, bo ja tego nie mówiłam. Zostawiłam okulary, bo oczywiście to była ta torba taka główna, wiecie, portfel, pampersy na przebraniu, okulary na głowę i tak dalej i nie ma po prostu nic. A ty jechałeś bez prawa jazdy? No przecież teraz teoretycznie możesz jechać bez prawa jazdy, bez niczego, a? Nie? Bo se sprawdzą. Widzisz, ja nie wiem. No nie ma już chyba za to mandatów, jak nie masz. Były glinia za nie. Chyba, że są, jak będę wracała, to się dowiem. Mi się wydaje, że powinnaś mieć prawo jazdy. Nie, prawo jazdy chyba też nie musisz mieć i dokumenty. Nie, i OC. I prawo jazdy chyba też już nie trzeba. Nie, nie będę się spierał. A OC to nie wiem, zapłacone nie, jest, to jest. OC nie musisz. Znaczy, mi się wydaje, że nic nie musisz mieć. No, sprawdzimy na internecie, żeby... A to powiedz mi, to tego nie było, nie? Znaczy nie, no to... Wybudowali. Zobaczcie. Ale w ogóle powiedz, nie wiem, czy ty widziałeś? Widziałem tam, o. Jak postawili tutaj przy tym. To jak wjeżdżaliśmy, co nie? Tu się tak rozbudowało, to że to jest szok, naprawdę. A, no jakby ktoś chciał powiedzieć, że czemu znowu siano rzęty? No czemu, bo tu jest fajnie. A po drugie, my lubimy małe mieściny. I blisko wszędzie. Tak, my i blisko wszędzie. No tak, my, nie no, czasami tak nas szarpnie, żeby coś zwiedzać, no ale... Nie no, pojedziemy do, najpierw do brzegu, na pirata. No. A, no nie stracaj. No ja patrzcie na to, tu się zaczynają, wiecie, i już było cioto. Musimy uciekać. Ale wiaderko, patrz, jak będziemy wracali, to trzeba kupić jakieś wiaderko. No, zapomnieliśmy wiaderka. Jak będziemy... Na zestaw. No i patrz, dorsz, zestaw, ryba 300 gramów, no. 45 zł. Tu masz... Kurczący kubełek. Tu to pachnie, nie? 29 zł. A ja nie mam drobny, jestem bez szmalu. A ty drobny to ja też nie mam. Patrz, tu bym za coś wrzuciła nawet. O Boże. Może być do drinków czarna porzeczka. Meleksy po 5 zł od osoby były. No. Tu było, że 6 zł, że złotówka tylko zdrożała. Nie wiadomo, czy wszystkie. Tak, nie wiemy, czy wszystkie. Także to się. To tam. Także się okaże. Ale to się nazywa wyjazd. Jeszcze okularów nie mam. Tradycyjnie nasz kiosk z drapkami. Ty masz problem jak Paula, widzę. I patrz, są ceny gofrów, ja już mówię. Gofry zwykły z cukrem pudrem 7 zł. To ty to z cukrem pudrem, a z bitą śmietaną. A poczekaj, bita śmietana i brzoskwinie na przykład 18 zł. Gofry plus owoce 18-19. 19, mi wszystkie owoce jest. To i tak wcale nie dużo, bo nie. Na przykład były po 15, po 15 chyba. My już idziemy, już. No to niedużo. No, tanio, nie. tanio, bierzemy. Dziadek ma problem, matko. Ja nie wiem jak. A Paula jest, mówi, że ma problem. To już jest koniec, stanęliśmy. Wow. Nic nas nie zbiło tak z nóg, jak cena masła. To masło polskie takie, co jest. Smakowity chyba, tak? No, 10 zł. A u nas po 6. My tak nie przeżywaliśmy tej ryby za 49, jak to masło zadycha. I to tak, ale będziemy cienko smarować. Nie, naprawdę. Nie przyjechaliśmy po to, żeby oszczędzić. No ja wiem, ale to wiesz, okulary za 2 dychy trzeba kupić, a pewnie 25 kosztują. Zaraz ci powiem, która jest godzina, bo trzeba iść jeszcze... Patrz, widzisz? Jeszcze 20 zł. No, tak oszczędzamy, że jeszcze 20 zł bym zgubiła, nie moje. O, a to ile? No to są te same. Nie, czy to jest mniejsze? To ma jakiś wzory na sobie. Te 9 to 8, patrz. To weź z tymi wzorkami. Tam to 6, to jest mniejsze. Tam to chcesz?
ogon jest widzę. No takie wielkie trzy dychy, przestań. Nie, to nie. Gdzieś kwiaty podlewać? Wezmę dziecięce, 12. Dobra, czekajcie, dobra. Mama, wiadro nie jest takie ważne. A co jest ważne? Jak to... Co jest ważne? No ta cena, ta, która się przykleja. A cena to jest ważniejsza. Człowieku, idę po jeszcze jedną parę. Zgadnij ile? 18. A było 25, ja podchodzę, mówię, ile to okulary? 18. To ci zeszła, czy? Wszystkiego będzie. Idziemy. Profesjonalny sprzęt. Idziemy. No, chodź, tam zobaczysz zaraz. Pewnie nie pamiętasz. No. No może nie pamiętam. Nie pamiętam. No to się tak można wiedzieć. Wiem, że to jest niebezpieczne. Wycieczki. Już idziemy, ty widzisz? Dziadek. Wycieczki. Pasieka? Ja myślę, że nikt... No weź no robaki mi pokaz... No tata no. Ja chciałam powiedzieć, że nikt nie wydał tak dobrze 18 zł jak ja. Jeszcze nie swoich. Fajnie widać. Co tak idziesz? Miły ten piasek, nie? To nie tak jak w piaskownicy. To jest fajny piasek. O ja. Ale piasek. Ale piasek. Ale ona idzie. Jutro z babcią tak idziesz ty. A, no już coś znalazła. Ja nie wiem, czy ja chcę moczyć nogę. Za 18 zł to ja muszę moczyć nogę? Przecież ja jestem zmarznięta już, mi zimno. Cieplutka. Dziękuję bardzo. Nie, dzięki. To jest najlepszy urok Bałtyku. Ta w cholerę zimna woda. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że nawet dron przyjechał bez baterii. Dawid mi właśnie napisał, że bateria zostawiła. O Boże, co za w ogóle wyjazd. Ale okulary z 18 są. Mi się zdarza, oczywiście. Co ty robisz? Zamykasz? No to chodź, zamykamy, idziemy pać. Tak? Idziemy pać? Klucze. Klucze. Papa, no to papa. Paula z tatą na izbie przyjęć. Czujecie to? Takie wakacje. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.